Dzień dobry Państwu, ja się może najpierw przedstawię i powiem skąd jestem. Moje nazwisko Bartosz Józwiak, jestem prezesem Unii Polityki Realnej i posłem klubu Kukiz 15. Jeśli chodzi o kwestie broni, one są mi bliskie, a wprawdzie nie jestem członkiem żadnego towarzystwa strzeleckiego ani sportowego, natomiast jestem myśliwym, czyli jestem członkiem środowiska, które oprócz broni jest atakowane również z wielu innych powodów i na wielu innych kanwach, także myślę, że mamy tutaj bardzo wiele elementów wspólnych, które będą nas łączyły i broń jest jednym z takich, czy ustawy o broni są jednym z takich elementów, które są dla nas najważniejsze. Moim zdaniem rozmawiamy tu o kilku kwestiach, ale jeżeli mówimy o broni, powinniśmy się zastanowić nad jedną rzeczą, bo w Polsce ciągle broń i posiadanie broni jest traktowane jako przywilej. Przywilej, który jest reglamentowany, głównie reglamentowany przez komendantów wojewódzkich policji, przez urzędników, którzy mieliby nam służyć, bo policja to jest służba, a nie element dyktatu tego, co obywatel może mieć lub czego mieć nie może. Natomiast... Natomiast moim zdaniem, w takim bardzo klasycznym rozumieniu wolności, broń nie jest żadnym przywilejem, ale jest elementem nam przypisanym do naszej wolności. Tak jak przypisanym elementem jest nam przypisane prawo do obrony siebie, swojej rodziny, swojego domu, swojej społeczności i swojego państwa. I do tego elementem jest, pod niezbędnym jest broń. Jeżeli się nam pozbawia tego elementu, to pozbawia się nas elementu wolności. I myślę, że w tym kontekście musimy na to spojrzeć, czyli jakby w kontekście powrotu do normalności, powrotu do przywracania nam elementów, nam przynależnych fundamentalnie. Jeżeli w ten sposób zaczniemy na to patrzeć, to będziemy troszeczkę bardziej otwarcie patrzyli na to, w którym kierunku mamy zmierzać, bardziej krytycznie będziemy patrzyli na to, co państwo nam funduje. Jeśli chodzi o tą dyrektywę nieszczęsną, o której tutaj rozmawialiśmy, dyrektywę, no... popularnie zwaną dyrektywą pani Bieńkowskiej, choć nie tylko ona jest tam autorem. I tutaj próbowano się, pan poseł Czartoryski próbował się doszukiwać tak no, bardziej może pochylając się nad panią Bieńkowską jakiejś głębi w myśli pani Bieńkowskiej. Ja myślę, że głębie myśli pani Bieńkowskiej poznaliśmy w nagraniach z pewnej restauracji warszawskiej i ona zbyt głęboka nie jest, także nie doszukiwałbym się tam wielu elementów głębi. I powiem tylko tyle, że jeżeli miałbym ją w jakikolwiek sposób komentować, ona jest na tyle kuriozalna, że można powiedzieć tylko i wyłącznie określić ją słowami samej pani Bieńkowskiej, czyli ha, 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 ale jaja. I to jest wszystko, co na ten temat można byłoby powiedzieć, tak? Wydaje mi się, że my w tej chwili jako posłowie, jako politycy, ale również jako osoby, które gdzieś mają wpływ na rząd, musimy zrobić po prostu wszystko, żeby ta dyrektywa w żaden sposób nie była przez Polskę przyjmowana, żebyśmy przeciwko niej protestowali, ponieważ no, to jest rzecz, która wyrządzi niebywałe szkody nie tylko Polsce, ale w ogóle w Europie, w Unii Europejskiej. No więc tutaj jest jakby duże pole do pracy przeciwko... Znaczy, w tym kierunku, żeby temu jak najbardziej zapobiegać, no, ponieważ takie absurdy, które są nam co jakiś czas serwowane, no, muszą być radykalnie zwalczane. Jeżeli chodzi o sam dostęp do broni, no ja jestem takim pewnie jeszcze bardziej radykalnym zwolennikiem dostępu do broni niż moi przedmówcy, natomiast oczywiście bardzo podoba mi się ten projekt, który tutaj został przedstawiony, może w dwóch, trzech punktach byłbym bardziej jeszcze liberalny, no ale to jest jakby już moje prywatne odczucie i moje prywatne zdanie, natomiast oczywiście jest to projekt bardzo interesujący, projekt, który jest w Polsce w tej chwili niezbędny, jest niezbędny dla środowiska nie tylko miłośników broni, ale w ogóle wszystkich ludzi, którzy chcą żyć w państwie bezpiecznym i którzy chcą żyć w państwie, w którym szanowane są wolności obywatelskie. Także przychylam się do tego, że być może ten projekt jak najbardziej, znaczy warto wprowadzić jako projekt obywatelski. Natomiast ze swojej strony mogę też obiecać jedną rzecz, że my jako klub Kukiz 15 jesteśmy się w stanie pod tym projektem podpisać i za nim głosować w 100% naszego stanu osobowego, niezależnie który klub ewentualnie nawet by to zgłosił, dlatego że są to rzeczy nam niezwykle bliskie i są to rzeczy, o które od początku chcieliśmy walczyć. Także tutaj myślę, że
Zresztą będzie to już dwugłos, tak, bo wcześniej mój kolega klubowy Jacek Wilk również zapewniał o tym samym. Ale myślę, że powinniśmy zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. W tej chwili nastąpiła taka bardzo dobra koniunkcja dla właśnie środowisk związanych z promowaniem tego posiadania broni, bo z jednej strony jest to koniunkcja tych wydarzeń negatywnych, czyli tego, co się wydarzyło we Francji, tego, co się dzieje w kwestii imigracji, tego, co się dzieje w kwestii terroryzmu światowego, ale z drugiej strony jest to również koniunkcja pozytywna z punktu widzenia tego, co się stało 25 października podczas wyborów do Parlamentu Polskiego. Tak naprawdę dotychczas nie mieliśmy takiej możliwości, jaką mamy w tej chwili, czyli takiego układu sił w parlamencie, żeby tego typu projekty próbować promować i próbować przyjmować. Moim zdaniem jesteśmy w tej chwili w stanie bardzo realnie działać na rzecz przyjęcia takich projektów. No chyba, że Trybunał Stanu powinien, czyli choć z Trybunałem jeszcze nie wiem, jak się sprawa zakończy, natomiast na poziomie parlamentarnym i to w komisji, przypuszczam, i w Sejmie, w Senacie, jesteśmy w stanie te projekty jak najbardziej w tej chwili promować i doprowadzać do ich uchwalania, do ich pozytywnego przeprowadzenia przez proces legislacyjny. I myślę, że wszyscy będziemy to na pewno robić. No przypuszczam, że na pewno mogę to powiedzieć w moim imieniu, w imieniu członków Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych związanych z Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ myślę, że w tej materii jesteśmy tutaj jednoznaczni i jednomyślni i myślę, że możemy być dobrej myśli, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku to pójdzie. Natomiast zdecydowanie jeszcze raz podkreślę, naprawdę powinniśmy wyłączyć, maksymalnie wyłączyć ośrodek decyzyjny, który w tej chwili jest w komendach wojewódzkich, jeżeli chodzi o przyznawanie broni, o decydowanie, bo my dzisiaj w Polsce de facto mamy taką sytuację, że komendant wojewódzki właściwie ma obowiązek, że komenda wojewódzka ma obowiązek wydać to pozwolenie. Natomiast każdy, kto się stykał z tym problemem w realu, no wie, że to jest tak, obowiązek jest i to swoje, natomiast pan komendant zazwyczaj szuka wszelkich luk prawnych i różnych innych elementów, które pozwalają mu tej decyzji nie wydać, trzeba się odwoływać, to jest wszystko przewleczone. Natomiast tak naprawdę nie powinno tak być. Trzeba to konkretnie policji odebrać, dlatego że oni nie mogą być sędzią we własnej sprawie. Oni mają nas chronić przed skutkami, natomiast nie mają prawa decydować totalitarnie o tym, czy my możemy tą broń posiadać, czy jej nie możemy. Bo zobaczcie jeszcze jedną rzecz, Państwo, gdybyśmy dziś przyznali prawo wydawania praw jazdy komendom policji, to przypuszczam, że nikt z Was by nie jeździł samochodem, tak? Dlatego to jest jeden z podstawowych argumentów, który mówi o tym, że policja nie powinna w tej sprawie orzekać. Ja dostaję wiele życzeń z racji wyboru na posła z komend wojewódzkich, ale nie jestem pewien, czy oni wiedzą, komu gratulują, bo w tej materii będę naprawdę wielkim przeciwnikiem tej grupy społecznej. Także, żeby nie przedłużać, bo wiem, że część chce iść na kawę, zresztą powiedziano już tu tyle, że tak naprawdę trudno na koniec dodać coś nowego, ale myślę, że powinniśmy teraz bardzo mocno zintensyfikować swoje działania, bo jak mówię, atmosfera jest naprawdę sprzyjająca, po raz pierwszy tak bardzo sprzyjająca od wielu lat dla naszych spraw, dla spraw właśnie miłośników broń, dla spraw myśliwych i dla spraw Polski, tak jest dokładnie. My mówimy o obronie terytorialnej kraju, a czym mamy się bronić? Kijami? Ja bym chciał zobaczyć polskie społeczeństwo uzbrojone po zęby. Dziękuję bardzo. ROMP to jest taki polski NRA na wzór ze Stanów Zjednoczonych. Kilka lat działalności ROMB-u przyniosło już wiele pozytywnych zmian, zarówno w kwestii ustawy o broni i amunicji, ale też pewnego rozporządzenia, które pomogło strzelcom sportowym nosić broń. Wszystkie działania do tej pory, jakie widziałem ROMB-u, były zgodne z tym, co sobie życzą strzelcy w Polsce i co powinno być również wzorcem wręcz dla innych tego typu organizacji strzeleckich czy Fundacji Rozwoju Strzelectwa i tak dalej. Z przerażeniem czytam ten, co się stanie z moim muszkietem, jak wejdzie ta dyrektywa 3-7, bo jest napisane bardzo wyraźnie, że wszystkie te broni, które mogą oddać strzał przy pomocy w wyniku spalania gazów, będą zakazane, więc ostre słowo na S, które kolega tutaj użył, też pewnie by i mnie dotyczyło. Ciekawe, jakby to wyglądało, jakby posła szefa Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do tego chciano zmusić.